Gdy wejdziemy w newsy, które dotyczą gier Electronic Arts, a tym bardziej newsy odnoszące się do EA jako takiego, możemy być pewni, że w sekcji komentarzy trafimy na wypowiedzi, które, no, lekko mówiąc, nie są deklaracją przyjaźni. Electronic Arts w oczach graczy uchodzi za jednego z najgorszych, o ile nie najgorszego wydawcę, jakiego obecnie mamy na rynku. I ciężko mówić, że EA na taką opinię sobie nie zasłużyło. Promowanie lootboxów, implementacja nieuczciwych mikrotransakcji do gier za pełną cenę, czyli tych za cenę $60, upieranie się, że gry usługi to przyszłość, a single player to przeżytek, kasowanie tytułów, naciskanie na studia deweloperskie, a także ich zamykanie, no, zarzutów jest masa, a jednak co roku EA wychodzi na plusie. Dochody z mikrotransakcji stanowią ogromną część zarobionych przez wydawcę pieniędzy. Pomimo tego, że porażki gier takiego BioWare'u chociażby często identyfikujemy właśnie z polityką Electronic Arts, gry wydawcy ciągle się sprzedają i zarabiają. Jasne, zdarzają się takie spektakularne klapy jak chociażby Mass Effect Andromeda albo Anthem, ale wydaje się, że nie zachwiały one tym gigantem, a przecież ani Andromeda, ani Anthem, ani też Battlefield 5 nie sprzedały się zgodnie z oczekiwaniami. Tylko czy rzeczywiście to są klapy? Do tego wrócimy później. Dlaczego więc pomimo tych wielu sygnałów, że EA jest B, że przy ostatnich dużych tytułach zalicza wpadki, a gracze się z tego cieszą, elektronicy ciągle utrzymują się na rynku? Przede wszystkim dlatego, że nawet te wpadki nie zagroziły w znacznym stopniu pozycji takiego giganta jak EA. Wpadki są często przewidywane, a ryzyko wliczone w politykę. I do tego jeszcze dochodzi kwestia perspektywy. Gracze, którzy na bieżąco śledzą poczynania wielkich deweloperów, czytają newsy związane z grami i interesują się tematem, żyją w pewnej bańce. Słyszymy to, co ludzie mówią w tej bańce, a słowa i komentarze odbijają się od jej ścian. Rzadko kiedy interesujemy się tym, co jest poza naszą bańką, co myślą gracze, których możemy nazwać casualowymi, niedzielnymi. Gracze, którzy od lat grają w jedną ulubioną serię i nie interesują się innymi. W ostatnich wynikach badań Game Sales Data, które zostały opublikowane przez Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego, możemy przeczytać, że wśród 10 najlepiej sprzedających się gier w Polsce znajduje się aż 6 gier Electronic Arts. Zaznaczyć jednak trzeba, że są to wersje pudełkowe, no a wersje pudełkowe ciągle mają się nieźle w Polsce. Na pierwszym miejscu znajdziemy FIFA 19, na drugim Sims 4, na czwartym Plants vs. Zombies Garden Warfare, na szóstym Need for Speed Payback, na siódmym Battlefield 5, a na ósmym EA Sports UFC 3. To są marki, które Electronic Arts posiada od dawna. Marki, które wytworzyły wokół siebie ogromne bazy fanów, którzy kupują tylko kolejne części tych właśnie serii. Pewnie część z Was ma wśród znajomych osobę, która ma konsolę tylko dlatego, że może na niej grać w FIFA. Z roku na rok tytuły się powtarzają. Lista bestsellerów Empiku w 2017 roku w kategorii gry zawiera 5 tytułów, z czego 3 wydał Electronic Arts. FIFA 18, Star Wars Battlefront 2 oraz Sims 4 Psy i Koty. I nawet teraz czwarte Simsy znajdują się wyżej niż Cyberpunk 2077 wśród najlepiej sprzedających się produktów okołogrowych w Empiku. Oczywiście trzeba pamiętać, że w przypadku Cyberpunka to ciągle jest przedsprzedaż. Jeżeli natomiast cofniemy się bardziej do roku 2010, możemy zerknąć na raport ceneo.pl i znajdziemy w nim podobne tytuły. Wśród 10 najpopularniejszych gier pecetowych znajdziemy Simsy 3 na 6 miejscu, Simsy 2 na 7. FIFA 11 uplasowała się na pierwszym miejscu wśród gier PlayStation i na drugim wśród gier na Xboxa. W maju tego roku elektronicy pochwalili się, że na wszystkich platformach, czyli PC-cie, Switchu, PlayStation i Xboxie, w FIFA 19 i 18 gra łącznie 45 milionów graczy. Mało tego, od swojego debiutu w 1993 roku seria sprzedała się w ponad 260 milionach kopii. W przypadku serii The Sims jest nieco gorzej, ale i tak liczby są imponujące. 175 milionów kopii od premiery pierwszej części w 2000 roku, uwzględniając oczywiście dodatki, których zawsze do Simsów jest masa. Need for Speed natomiast to 150 milionów kopii. To są potężne marki, na których Electronic Arts zarabia naprawdę duże pieniądze. FIFA, The Sims oraz Need for Speed zajmują kolejno czwarte, siódme oraz dziewiąte miejsce wśród najlepiej sprzedających się serii wszechczasów. Na pierwszym miejscu jest Mario. Jak jednak wiemy, jednorazowa opłata za pełnoprawny produkt jest w dzisiejszych czasach passé, a jego monetyzacja musi trwać jak najdłużej. Stąd w najnowszych odsłonach tych popularnych serii możliwość zakupienia fantów za prawdziwe pieniądze. Część odbiorców tych serii, czyli osoby, które grają praktycznie tylko w jeden tytuł, nie traktują takich mikrotransakcji jako coś złego, nie dostrzegają wpływu takich praktyk na rynek. Popatrzmy jednak na sprawę szerzej.
Badanie Polish Gamers Research z 2019 roku daje nam wgląd w zakupowe nawyki polskich graczy. Według danych 28% badanych graczy wydaje na nową grę 100 zł lub więcej, jeżeli chodzi o pecety. W zeszłym roku było to 19%. Na konsolach gry są oczywiście droższe, więc w tym wypadku mamy do czynienia z aż 64% graczy, którzy wydają na nowe gry więcej niż 100 zł. Zresztą jesteśmy z roku na rok coraz bardziej skorzy do wydawania pieniędzy na gry. W roku 2018 było to ponad 540 milionów dolarów, co w przeliczeniu daje nam ponad 2 miliardy złotych. Ponad 2 miliardy. Na palcach tego raczej nie zliczę. Tak wynika z raportu firmy Newzoo oraz Wargaming. Jeżeli byśmy rozdzielili tę kwotę na konkretne platformy, to wyglądałaby ona tak. 152 miliony 600 tysięcy dolarów na gry pecetowe, 151 milionów 700 tysięcy dolarów na gry konsolowe i 216 milionów 200 tysięcy na gry mobilne. Te wyniki również pokazują nam, jak często nasza percepcja może być zaburzona. Granie mobilne często kojarzy nam się z czymś gorszym, casualowym. Prawdziwy gracz nie zniży się do grania na smartfonie czy na tablecie, prawda? To oczywiście krzywdzący pogląd. Polish Gamers Research pokazuje, że na telefonach, tabletach oraz smartfonach w 2018 roku grało 59% przebadanych. Z kolei na pecetach oraz konsolach grało kolejno 33% oraz 28%. Oczywiście wśród graczy, którzy grają głównie na smartfonach, są ci, którzy grają na innych platformach i vice versa, ale to pokazuje, że Polska wpisuje się w panujące na świecie trendy, czyli tego, że większość osób, które gra w gry, robi to na urządzeniach mobilnych. Takie wyniki mogą nam pomóc nabrać pewnej perspektywy na to, jak wygląda granie w Polsce. Podobnie może być z grami Electronic Arts. Czemu są tak popularne, skoro wydawca jest tak niepopularny? Pierwszą przyczynę już omówiłem. Część graczy po prostu nie zdaje sobie sprawy z praktyk stosowanych przez Electronic Arts, albo ich to po prostu nie obchodzi. Co jeszcze? Weźmy taką FIFA. Abstrahując od popularności piłki nożnej w naszym kraju, to seria, która ma licencję na wykorzystanie prawdziwych imion i nazwisk piłkarzy. Elektronicy mają ekskluzywne umowy na wykorzystywanie wizerunków popularnych sportowców. My patrzymy na to przez FIFA, ale w Stanach Zjednoczonych jest podobnie z Maddenem, czyli symulatorem futbolu amerykańskiego. Nie można powiedzieć, że w Polsce ta dyscyplina sportu jest jakoś specjalnie popularna, ale za oceanem jest oczywiście na odwrót. Jeżeli byłbym fanem piłki nożnej albo futbolu amerykańskiego, to chciałbym mieć możliwość zbudowania drużyny z prawdziwych piłkarzy. Dlatego też taką popularnością cieszy się tryb Ultimate Team w tych grach, pomimo tego, że jest on bezpośrednio połączony z systemem mikrotransakcji. Ale przecież elektronicy to nie tylko gry sportowe, prawda? Wydają przecież inne marki. I to właśnie siła marki napędza sprzedaż. Simsy sprzedają się świetnie, bo konsument nie patrzy na to, kto je wydaje, a na siłę marki. Seria Mass Effect zdobyła popularność nie dlatego, że wydawało ją EA, ale dlatego, że produkowało ją BioWare. O Andromedzie nie mówimy. To samo tyczy się Dragon Age'ów. W przypadku Battlefieldów jest podobnie, a Gwiezdne Wojny to jedna z najmocniejszych marek na świecie, która jest teraz w rękach studia Respawn, odpowiedzialnego za świetne Titanfall 2. Ja sam ostrzę sobie ząbki na Fallen Order, pomimo tego, że lekko mówiąc Electronic Arts nie jest moim ulubionym wydawcą. Mamy więc tutaj do czynienia z kilkoma czynnikami, które sprawiają, że gry elektroników ciągle się sprzedają bardzo dobrze, nawet w Polsce. Do tego możemy jeszcze zaliczyć bądź co bądź marketing, na który elektronicy wydają sporo pieniędzy. Jasne, ostatnio zaliczyli kilka wpadek, Anthem pojawił się i zniknął, a większość szumu, który wokół tej gry się rozpętał, dotyczył tego, że była po prostu niedokończona, zabugowana i bez pomysłu. Battlefield 5 nie sprzedał się zgodnie z oczekiwaniami, Battlefront 2 oberwał przez system mikrotransakcji, Apex Legends miał swoje 15 minut sławy, mówiło się nawet, że zagrozi Fortnite, ale skończyło się tylko na szumnych przepowiedniach. I jeżeli popatrzymy na to z tej strony, no to rzeczywiście to były wpadki. Ale czy na pewno? Według raportu Superdata Research, Anthem jest drugą najlepiej sprzedającą się grą BioWare. Pierwszą jest Mass Effect 3. W miesiącu premiery, czyli w lutym, gra zarobiła 100 milionów dolarów ze sprzedaży oraz 3,5 miliona dolarów z mikrotransakcji. Był najlepiej sprzedającą się grą lutego pod względem sprzedanych fizycznych kopii. Zaznaczyć trzeba jednak, że te dane są globalne i nie dotyczą one tylko i wyłącznie Polski. Oczywiście to było w lutym i trzeba pamiętać, że Anthem planowany jako gra usługa prawdziwe zarobki miał przynieść dopiero w przyszłości. Mimo wszystko jednak kiepski odbiór zarówno krytyków, jak i graczy nie zaszkodził w dużym stopniu sprzedaży tytułu. Battlefield 5 sprzedał się co prawda gorzej niż przewidywano, ale i tak rozszedł się w ponad 7 milionach
egzemplarzy. Jak chwalili się przedstawiciele EA, w zeszłym roku fiskalnym w gry z tej serii grało 27 milionów graczy. I jedyne, co my, jako gracze, możemy zrobić, to głosowanie portfelem, jeżeli działania wydawcy się nam nie podobają, bo krytyka takich działań nie odnosi dostatecznych skutków. Oczywiście mam tutaj na myśli konstruktywną krytykę, a nie wylewanie pomyj na forach internetowych. Tylko że, jak widać, głosowanie portfelem działa ciągle na korzyść elektroników. I pomimo wahań na giełdzie, pomimo spadków cen akcji, ciągle utrzymują silną pozycję na rynku gier wideo. Do usłyszenia.